Dzisiaj spojrzymy sobie trochę w przyszłość, mianowicie pogadamy o płytach głównych pod 11. generacji Intela na chipsecie Z590. Zapraszam na materiał. Co wprowadzą nowe płyty Z590? Mianowicie całkiem sporo, bo tutaj mamy możliwość obsługi już PCI Express 4.0, więc będziemy mogli obsadzić nasze super szybkie dyski, no bo na kartach graficznych na razie nie robi to większego wrażenia, bo i tak 3.0 jest wystarczające pod kątem przepustowości nawet do najnowszego 3090, a były na to testy. Oraz będzie wsparcie dla USB 3.2 Gen 2X2. Wiem, skomplikowane, ale to jest to najszybsze, najnowsze o przepustowości 20 gigabitów na sekundę. Także no piekielnie, piekielnie szybko. Przejdźmy już do omówienia płyt głównych. Pogadamy o płytach głównych od trzech w sumie największych producentów, jakim jest zdecydowanie Asus, MSI oraz Gigabyte bądź Aorus. Na pierwszy ogień pójdzie Aorus bądź Gigabyte. Tutaj producent pokazał już całkiem dużo płyt i zacznę omawianie tych płyt od flagowych modeli, czyli od tych najdroższych, najbardziej wypasionych. Aorus Z590 Extreme. No, płyta główna, wypas nie z tej ziemi. W pełni zabudowany tutaj laminat, być może połączony z jakimiś dodatkowymi chłodzeniami. Mamy full wypas, mamy niebotycznie mocną sekcję zasilania, także nie ma tutaj w ogóle o czym gadać, jeżeli chcemy obsadzać i kręcić na maksa i dziewiątki 11 generacji. No, na tym panelu wejść z tyłu, że tak powiem, więcej już chyba się nie dało upchać. Mamy naprawdę tutaj kosmos, jeżeli chodzi o rozbudowę. Sekcja zasilania ma 20 plus 1 fazę, maksymalna obciążalność 100 amperowa, Wi-Fi 6E, topowy układ dźwiękowy, no i pewnie cena jakaś z kosmosu pokroju 4000 zł bądź 5000 zł. Drugą propozycją jest Gigabyte Z590 Aorus Master. No, mamy mniejsze tę zabudowę, ale nadal mamy potężną sekcję zasilania 18 plus 1 z obciążalnością 90 A. Mamy też flagowy układ dźwiękowy. No, ta płyta też będzie kosztowała krocie, no nie oszukujmy się, tak? Mamy na panelu wejść konkretny wypas, mamy wiwkę. No, wszystko, czego można zapragnąć, tutaj jest. Gigabyte Z590 Aorus Pro X, AX w sumie, AX, AX. Mamy troszkę zubożałą tą płytę w stosunku do poprzedniej. Na pewno widać, że jest sporo słabsza sekcja zasilania. No, chociażby mówi to o ilość faz. Tutaj było 18 plus 1, a tu jest w cudzysłowie oczywiście tylko 12 plus 1. Nadal uważam, że ta płyta jak najbardziej się nada pod jakieś flagowe dziewiątki, tylko tyle, że może być takie prawdopodobieństwo, że mniej je wykręcimy na przykład na tych płytach. Jeżeli chodzi tutaj o kodek dźwiękowy, no to mamy nowy ALC4080. Nie wiem, co to jest, nie ma za bardzo jeszcze tego testów, także poczekamy, zobaczymy już w najbliższej przyszłości. Być może ta płyta się znajdzie na przykład w moich polecanych, bo te flagowe to raczej nigdy nie uwzględnia, bo są po prostu za drogie. No, a tak jak tutaj wspomniałem, ta płyta może już być bardzo droga, owszem, ale gdzieś może się znaleźć w polecanych pod jakąś dziewiątkę 11 generacji. Gigabyte Z590 Aorus Elite, no ta płyta naprawdę fajna w stosunku do poprzedniej, na przykład mamy tylko dwie M2 chłodzone, nie trzy. Znowu lecimy trochę bardziej ubogo, na panelu wejść jest zdecydowanie bardziej ubogo, no i sekcja też 12 plus 1, tylko tyle, że mniejsza obciążalność, bo tylko 60 amper. Tutaj mamy bardzo ciekawą, według mnie przynajmniej, propozycję. Jest to Z90 i Aorus Ultra. Płyta w formacie tym najmniejszym, to jest bodajże Pico ATX, jakoś tak, która mimo to oferuje nam całkiem niezłą sekcję zasilania, całkiem duże możliwości, jeżeli chodzi o obsadzenie nawet bardzo wydajnych, czy to kart graficznych, czy procesorów. No wiadomo, że w tym rozmiarze tylko dwa banki na RAM, no ale pytanie tutaj, jaka będzie cena tej płyty głównej, tak na dobrą sprawę. Kolejną konstrukcją będzie Z590 Gaming X. No i widać, że to jest płyta już z tego troszeczkę mniejszego segmentu, dużo biedniejsze. Panel wejść, sekcja 12 plus 1, 60 amper, czyli tak jak dwa modele do góry, że tak powiem. No ale widać, że tutaj już poszły jakieś tam oszczędności na tą konstrukcję.
Gigabyte Z590 Vision D, no myślę, że to jest płyta dla kogoś takiego jakoś entuzjasty, na przykład białego koloru, bo ona jest też nieźle dopasiona, sekcja 12 plus 1, 60 amper. Natomiast widać na panelu wejść, że tutaj jest zdecydowanie bardziej bogato i stawiam, że ta płyta będzie o wiele, wiele droższa niż na przykład Gaming X. No i czas pokaże, może będę się mylił, może moja szklana kula źle mi podpowiada. Kolejną konstrukcją będzie Vision G, bliźniacza, tak samo, taka sama mocna sekcja zasilania. Tutaj różnica to są dosłownie niuanse, których teraz nie ma sensu omawiać bardzo szczegółowo. No i kolejna konstrukcja jest znowu na Pico ATX-ie. No myślę, że to będzie ciekawa konstrukcja też do tych komputerków najmniejszych, składanych na najmniejszych, fajnych obudowach. Sam chciałbym kiedyś taką w cudzysłowie małą bestię poskładać. No i płyta już zdecydowanie tutaj należąca do płyt tych bardziej przystępnych cenowo, Gigabyte Z590 UD. Mamy Wifkę w tej cenie, która pewnie będzie w okolicach, nie wiem, 900 zł, 800 zł, tak patrząc po tym, jak się zachowała cena za 490 UD. Może nawet za 700 się uda. Mamy Wifkę, mamy sporo USB-ków, nie ma USB-C, trochę dziwne, no ale okej. Okay. Sekcja zasilania to jest 12 plus 1 przy 50 amperach, czyli mamy mniejszą obciążalność, więc no ta płyta i piąteczki spokojnie, i siódemki większość myślę też ogarnie. I to by było na tyle z Gigabyte'a, przejdźmy może do Asusa, którego lubię, nie oszukujmy się, zdecydowanie najbardziej. Pierwsza płyta to jest w ogóle jakiś top of the top high-end i chyba nie wiem, czy jest sens ją omawiać, bo jak ktoś jest zorientowany na tą płytę, to dokładnie wie, co kupuje. Maximus 13 Extreme Glacier z dedykowanym już tutaj blokiem całym wodnym na sekcję zasilania oraz na procesor, no płyta niebotyczna. Przejdźmy do czegoś, chciałem powiedzieć, bardziej cywilizowanego i ludzkiego, ale patrząc na propozycję Asusa ROG Maximus 13 Hero, która jest tak wypasiona, to nadal uważam, to jest dla naprawdę największych hardkorowców i entuzjastów, no mamy na niej naprawdę wszystko. 3M2 na shieldach, no 2 PCIe-16 wzmacniane, gigantyczną sekcję zasilania. Płyta marzeń, jednym słowem, jeżeli ktoś chce naprawdę wyciskać siódme poty z procesora. No, nawet pod układem customowym chłodzenia cieczą, czy pod chociażby ciekłym azotem. Kolejna płyta, no to nasz niejednokrotnie polecany Tafik. Akurat tutaj mamy Z590 plus Wi-Fi. Też bardzo rozbudowana sekcja zasilania. No, jest to zdecydowanie ciekawa konstrukcja, bardzo dobra. Pytanie, jak zostanie wyceniona, czy się znajdzie gdzieś tam w polecanych moich w przyszłości, to już czas pokaże. No i Prime Z590A, to są bardzo dobre płyty, no nie szukujmy się, tanie, ale naprawdę dobre. Tylko według mnie często są po prostu za wysoko wyceniane przez Asusa. I konkurencja w postaci MSI, czy często ASRocka, no jest według mnie o wiele, wiele ciekawsza niż Prime. Ale zdarzyło mi się składać na Prime'ach komputery, zdarzyło mi się też polecać płyty z serii Prime. Przejdźmy do MSI. MSI Z590, no i zaczynamy jak to zwykle w tym zestawieniu z grubej rury, MSI Mac Z590 Ace. Od razu wam powiem tak, to jest tylko i wyłącznie moje, gdzieś tam widzi mi się moje gusta, ale na Z-kach 590 MSI jakoś tak, ktoś z działu designu chyba tutaj powinien dostać urlop, bo mi się te płyty średnio podobają. Pod kątem technicznym są genialne, naprawdę bardzo wypasione. Tutaj mamy na przykład na tym Ace 19-fazową sekcję zasilania z obciążalnością 90 amper, także no top of the top, tak, nie oszukujmy się. Top of the top. Na panelu wejść też mamy wszystko, co można sobie zamarzyć, w tym nawet Thunderbolt, mini DisplayPorty, no złącz od groma jeszcze trochę. 3M2 na shieldach, no naprawdę tutaj nie ma się do czego przyczepić, no ewentualnie design, jeżeli komuś to przeszkadza. Gaming Pro Carbon Wi-Fi płyta, no fajna,
No ale te Carbony mi jakoś nie leżą. Płyta niewiele gorsza od tamtego Ace'a, którego omawiałem przed chwilą. Natomiast tutaj mamy 18-fazową stację zasilania z odporności 75 Amper, więc jest troszeczkę słabiej, no ale Gaming Carbon Wi-Fi zawsze było gdzieś tam niżej w hierarchii, aniżeli Ace'y. No mamy na panelu wejść też ogromny wypas, ale jednak troszeczkę tych złączy jest mniej. Mamy Wi-Fi, tak jak w przypadku wyżej. Więc no jest bardzo, bardzo kompletnie. A no i ta płyta mnie bardzo zaciekawiła swoim designem, bo nie wiem jak wam, ale mnie ona mocno przypomina taką stylistykę cyberpunkową. Tak, mamy tutaj, o, przy biurku gramy w polską produkcję. Pod kątem kolorystycznym właśnie tak, bardzo mocno cyberpunkowo ona mi się tu widzi. Ja jak na Intela jestem pełen podziwu, że aż tyle USB-ków dał do dyspozycji z tyłu. Mamy 2,5-gigabitową sieciówkę, no nie mamy Wi-Fi, ale pewnie problem zresztą dołożyć na karcie albo jakiś dongle czy cokolwiek. Mamy 18-fazową sekcję zasilania i obciążalność to 75 Amper, więc jest naprawdę też potężnie. Ciekaw jestem, jak ona się będzie sprawdzała w przypadku topowych jednostek Intela 11 generacji. Czy będą jakieś różnice między Carbon Wi-Fi. Jeżeli chodzi o kolejną, no to Tomahawki często przeze mnie polecane, czy to na B460, czy na Z490. W tym przypadku pewnie będzie nie inaczej. Naprawdę fajna płyta, ta akurat z Wi-Fi, pewnie będzie wersja też bez Wi-Fi. Także czas to pokaże. 17-fazowa sekcja zasilania o obciążalności 60 A w zupełności wystarczy do i piąteczek, i siódemek, a nawet i dziewiątek bez jakiegoś tam kosmicznego OC. Myślę, że będzie to dobrze wyceniona płyta i myślę, że znajdzie się w polecanych już za niedługo na kanale. Kolejna płyta MSI z Mac Z590 Torpedo, no płyta, która biła furorę tak naprawdę na B460. Ona była jedną z najlepszych konstrukcji pod kątem cena, jakość, wydajność, możliwości. W tym przypadku, czy będzie tak samo? No, ciężko stwierdzić. To wszystko zależy od ceny, których niestety na dzień nagrywania materiału nie znam. Jeżeli chodzi o kodek dźwiękowy, to mamy ten nowy Realtek ALC4080. Dwie sieciówki, jedna w tym 2,5-gigabitowa. Dodatkowo mamy dwa złącza M2 na shieldach i jedno bez. Także fajnie, że tutaj ogólnie producenci poszli w dużą ilość złącz M2, no bo to jest ogromnym plusem w dzisiejszych czasach, gdy tak mocno tanieją dyski SSD NVMe, szybciutkie bardzo. No i ostatnią konstrukcją będzie A-Pro, która dla mnie jest paskudna. Nie wiem, co tutaj designerzy, jeżeli chodzi o laminat, mieli na myśli, ale coś chyba poszło jednak nie tak. Mamy znowu 3M2, jedna tylko z shieldem. No tutaj sekcja zasilania już nie jest tak rozbudowana jak w poprzednich przypadkach. Obciążalność jej to tylko 55 Amper. No ale do i piątek w zupełności powinna wystarczać. Do i siódemek myślę, że też bez jakiegoś tam kosmicznego OC. Mam nadzieję, że taki materiał pogadankowy dłuższy wam się podobał. Napisz, co sądzisz o tym materiale. Napisz, która płyta była dla ciebie najciekawszą propozycją na Z590. Moim osobistym wyborem będzie tutaj oczywiście ROG Maximus 13. Jestem ogromnym fanem Asusa, jak i ROGa. Także według mnie to będzie najlepsza, najciekawsza propozycja pod Intela 11 generację. A jaka będzie twoja, no to napisz w komentarzu, ja chętnie poczytam, pogadamy, poodpowiadam na wasze propozycje. W tym materiale to by było na tyle. Mówił do was Chemik. Nie zapominajcie o łapeczkach, subach, wiecie o co w tym wszystkim chodzi. Ja się już żegnam i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. See ya!